Zdecydowanie Bracka Jesień jest takim kameralnym festiwalem. On jest troszkę takim rozbiegowym festiwalem na cały sezon, bo jakoś tak się przyjęło. Znaczy tak było historycznie, że piwa były ważone, sezon browarniczy trwał od końca września do końca, czy tam do początku kwietnia, to ze względu na temperatury. I przyjęło się jakoś tak, że ten sezon browarniczy traktujemy od jesieni do, czyli w takim systemie trochę jak rok szkolny, jak rozgrywki piłkarskie, czyli w tym takim nie roku kalendarzowego, ale roku właśnie sezonu. I Bracka Jesień na samym początku września to jest właśnie taki wprowadzający w ten sezon festiwalowy i rzeczywiście on jest mniejszy, jest tu mniej browarów, ale to tylko lepiej, bo wtedy właśnie też automatycznie uczestnicy nie czują tej presji, że nie zdąży wszystkiego spróbować, to jest wolniejsze tempo i myślę, że to jest fajne, to jest duża zaleta Brackiej Jesieni. O ile dobrze pamiętam, to pierwszy raz byłem chyba na drugiej edycji. No i mówię, to było ciekawe, że browar, no, oczywiście za sprawą ludzi konkretnych, między innymi Grzegorza Zwierzyny, no ten festiwal nabrał takiego właśnie klimatu nie tylko festiwalu jednego browaru, ale też spotkania z innymi browarami, też spotkania z miłośnikami piwa, kolekcjonerami, piwowarami domowymi itd.